Hamburg. Wszystko we mgle. 2 grudzień 2023, pierwsza sobota miesiąca. Niepokalanego serca Maryi. Tu najważniejsze miejsce świata, gdzie w tym miejscu Karol Wielki założył pierwszy kościół do nawrócenia pogańskich stasów. Tutaj w tym miejscu święty Angskar założył biskupstwo 10 listopada 831 roku. Postawił tutaj swój klasztor, a w tym klasztorze, w tym miejscu umarł na wygnaniu 4 lipca 965 roku 132 papież, święty Benedykt V, urodzony w Rzymie 2 marca 915 roku przy Zamku Anioła. W tym samym miejscu urodził się ostatni fatimski papież, Pius XII, również 2 marca 1876 roku. W rocznicę 66. urodził Leona XIII. Był wielokrotnie papież Pius XII tutaj w Hamburgu, w kościele, w szpitalu Matki Boskiej. Dziękuję Bogu również za modlitwę naszego księdza Michała Woźnickiego, który walczą przed Trydencką, aby wróciła do klasztoru na Wronieckiej. Klasztoru założonego w 1282 roku. Klasztor Dominikanów został założony w tym samym roku, 1282. Tak jak i umowa wieczysta, wydana przez Przemysława II księcia, potomka Jadwigi Jagiellonki z Moro i Dachau. 16 lipca 1195 roku. Potomka również z władców Gdańska. Żona był koronowany na króla Polski razem ze swoją żoną, do której przodków należeli budowniczy Hamburga, trzech Adolfów. W tym Adolf IV, święty Franciszkanin, był pradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Przez ich koronację 26 czerwca w 1295 roku było odrodzenie Królestwa Polskiego. Matko Niepokalane Serce Maryi, staw się za nami.